strzelnica pneumatyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach gotowa. Inauguracja została obwieszczona strzałem oddanym przez przedstawicieli służb mundurowych, Policji i Straży Granicznej oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Kieleckiego Ratusza. To na początek, bowiem na co dzień z tego miejsca będą korzystać uczniowie klas mundurowych. Sala do ćwiczeń jest wyposażona w 5 stanowisk z kamerami, dzięki którym można korygować strzał. Odległość między stanowiskiem strzelniczym a tarczą to przepisowe 10 metrów. Przed oddaniem strzału obowiązkowe jest założenie ochronnych okularów oraz nauszników wyciszających dźwięk. Na wyposażeniu wiatrówki, pistolety tradycyjne i karabinki sprężynowe, gdzie o sile wyrzutu decyduje powietrze, a także naboje gazowe. Dyrekcja placówki już planuje rozbudowę magazynu broni o kolejne modele. Chcemy pokazać cały spektrum różnej broni, a jednocześnie gromadzimy powolutku broń serii Legend, czyli praktycznie chcemy, aby mieć przedstawicieli każdego rodzaju broni od 1896 roku, od historycznego Mausera, aż po czasy współczesne, żeby jednocześnie pokazać, jak następował rozwój, jeżeli chodzi o budowę broni. Nasze repliki są bezpieczne, ale aktywne. One potrafią oczywiście strzelać. Takie miejsce dostępne bezpośrednio w placówce stwarza okazję doskonalenia umiejętności strzelniczych. Do tej pory młodzież zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 nie miała takich możliwości. Teraz zaplanowane są ćwiczenia pod kierunkiem nauczycieli posiadających certyfikat z zakresu strzelectwa sportowego. Zajęcia odbywać się będą co najmniej 2 razy w tygodniu. Taka strzelnica pomaga podnieść swoje umiejętności, a także teraz, gdy obecnie w Polsce nie ma obowiązkowej służby wojskowej, taka właśnie strzelnica pomaga niektórym ludziom w ogóle zapoznać się z budową broni, ze sposobem celowania, ze zasadami BHP. Strzelnica ma służyć przede wszystkim uczniom zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1, chociaż możliwe będzie skorzystanie z niej również przez osoby z zewnątrz. W przyszłości planowane są także zawody strzeleckie.